Witam ponownie. Zanim przejdziemy do optymalizacji sceny, chciałbym zwrócić uwagę na to, iż warto sobie na początku przygotować odpowiednią strukturę katalogów. Ja taką strukturę wprowadziłem do folderu od teksturowania do renderingu. I tak, znajdują się tutaj cztery foldery. Na razie znajdują się tutaj cztery foldery. Jest to kompozycja, gdzie będą przechowywane składniki renderingu, tekstury. Tutaj będę przechowywał tekstury, które już będą gotowe do zastosowania na obiekcie. Następnie mam folder UV. I tutaj będę przechowywał szablony UV oraz folder zasoby i tutaj będą znajdowały się nieprzetworzone tekstury. My w tym przypadku nie będziemy zajmowali się jakimś ogromnym projektem, aczkolwiek nawet w tych małych warto sobie jakoś zorganizować pracę i trzymać odpowiednie pliki w osobnych katalogach. I tego typu workflow jest zaczerpnięty z większych programów 3D, które pozwalają zarządzać projektami, zaś projekty składają się z dużej liczby katalogów, w których są przechowywane poszczególne składniki. Punkt wyjścia dla naszej pracy to plik Blendera Start. Znajdują się tutaj skrzypce dokładnie w tej samej postaci, w jakiej myśmy pożegnali się z tym projektem w kursie od interfejsu do modelowania. Tak więc ostatnia lekcja to tak naprawdę plik Start Blend. I ewentualnie możecie skorzystać z pliku projektu właśnie z kursu od interfejsu do modelowania lub wykorzystać ten plik, który ja teraz otworzę, a następnie zajmiemy się optymalizacją, czy też pozostałościami, które znajdują się w tym pliku, które pochodzą właśnie z naszego kursu Blender 2.5 od interfejsu do modelowania. Tak więc ja przejdę do File, Open i skorzystam z możliwości otwarcia tego pliku. W ten sposób prezentują się skrzypce, które pozostawiliśmy w ostatniej lekcji kursu od interfejsu do modelowania. Ja bym chciał zoptymalizować całą scenę, i tym samym przypomnijmy sobie mniej więcej obiekt, a ci, którzy nie widzieli procesu modelowania tego obiektu, będą mieli okazję zapoznać się właśnie ze skrzypcami. I tak, po otwarciu pliku możemy zauważyć, iż możemy przejść do naszego pierwotnego układu interfejsu, klikając na Back to Previous. Okay. Ja na potrzeby modelowania stworzyłem odpowiedni layout, który na tym etapie mogę skasować. Tak więc zwracamy uwagę na górną część interfejsu. Mamy aktywną pozycję 4 widoki i korzystamy po prostu z krzyżyka, aby te 4 widoki usunąć. I proponuję skorzystać z szablonu default. Spróbujmy na samym początku zidentyfikować poszczególne składniki naszego modelu. I tak, ja w tej sytuacji skorzystam ze skrótu T i troszeczkę rozszerzę zakres widoku okna Outliner. Tak więc skorzystałem po prostu z Outlinera. Widzimy, że tutaj mamy dostęp do poszczególnych obiektów i w tym przypadku jest ich dosyć dużo. Tak więc na samym początku sprawdźmy, co znajduje się na naszej scenie. I tak, korzystając z prawego przycisku myszy, oczywiście wskazujemy obiekty, płyta górna, boczek. Automatycznie sprawdzam to, co jest zaznaczone w Outlinerze. Płyta dolna, strunociąg, mostek, ok. Struna 4, 3, 2, 1. Dobrze. Następnie guzik. Jest obecny. Łączenie. I tutaj znajduje się osłonka. Super. Oprócz tego dysponujemy gryfem. Następnie podstrunica. Pierwszy kołek, trzeci, czwarty, drugi. I gryf, o którym już mówiłem. Tak więc widzę, że oprócz tych obiektów dysponuję w Outlinerze również innymi obiektami i nie wszystkie są nazwane, tak więc postaram się szybko zidentyfikować te obiekty i może zacznę od serii torusów. I w tym przypadku podejrzewam, że to są obiekty, które znajdują się w komorze i symulują nawinięte struny. Tak więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście, trzynaście, aż do 15. Ja w tym przypadku proponuję połączyć je wszystkie w pojedynczy obiekt. Tak więc po prostu je zaznaczamy. W tym celu korzystamy z Shift i klikamy na ikonkach, które znajdują się obok nazwy. Dobrze. Następnie możemy skorzystać ze skrótu Ctrl J bądź przejść do Object
i wybrać Join. I tym samym uzyskujemy dostęp do pojedynczego obiektu. Następnie proponuję go nazwać, tak więc korzystamy z Control i klikamy na nazwie i wprowadzę, powiedzmy, nazwę nawinięcia. Tak więc nie wiem, czy ta nazwa jest adekwatna, ale oddaje charakter obiektów nawinięcia. I te same wszystkie te obiekty zgromadziliśmy pod postacią pojedynczego obiektu. Dobrze. I właściwie proponuję również wykorzystać podobny krok w odniesieniu do wszystkich czterech kołków. W przypadku tych elementów nie będziemy tutaj mapowali tekstury, tylko wykorzystamy materiały i tekstury proceduralne. Tak więc spokojnie możemy zaznaczyć te cztery obiekty i skorzystać z Ctrl-J i połączyć. I w tym przypadku również Ctrl na nazwie obiektu i odpowiednia nazwa, czyli kołek lub kołki. Enter. Właściwie ten sam proces możemy również wykonać w odniesieniu do strun. Tak więc ja zaznaczę wszystkie cztery struny i je połączę. Dobrze, struny. I przyglądając się outlinerowi, mogę również zauważyć, że niektóre obiekty się dublują. Przykładowo dwa gryfy, jak chociażby dwa okręgi i tak dalej. A to oznacza, iż prawdopodobnie na osobnej warstwie znajdują się dodatkowe elementy. Tak więc przejdę do warstw i kliknę na warstwie numer 5. Dobrze. Następnie skorzystam ze skrótu A, tym samym będę mógł zaznaczyć wszystkie obiekty. Widzę automatycznie, co zaznaczyłem w outlinerze i skorzystam z delete. Dobrze, i powrócę na pierwszą warstwę. Widzę również, spoglądając na zawartość outlinera, iż niektóre obiekty dysponują modyfikatorami, które pozwalają mi obiekt wygładzać. Tak więc te modyfikatory pozostawię w spokoju, aczkolwiek widzę również ikonki związane z grupami werteksów. Właściwie grupy werteksów do niczego mi się nie przydadzą, tak więc mogę je usunąć. I tak, w tym celu przejdę do odpowiedniej zakładki, czyli dane o obiekcie. Następnie wskażę pierwszy obiekt. Dobrze, widzę, że mam aktywną grupę werteksów i po prostu ją usunę. OK, i to samo wykonam w odniesieniu do pozostałych obiektów. Na tym właściwie chciałbym poprzestać i ostatnia rzecz, którą wykonam, to utworzenie nowego szablonu. Będzie to szablon mini, bez elementu związanego z linią czasu. Mini. OK, tak więc scalę w dół. I nagłówek przeniosę do góry. Zapiszę plik. A następnie zapiszę go jako plik skrzypce UV. Tak więc będzie to plik wyjściowy do dalszej pracy. Aha, ostatnia rzecz. Proponuję odwiedzić Outlinera jeszcze raz, wyświetlić typ bloki danych, dobrze, a następnie upewnić się, czy w pozycji Images nie dysponujemy tutaj jakimiś obrazkami. Ja w tym przypadku po usunięciu większości elementów i po optymalizacji widzę, że obrazkami nie dysponuję, aczkolwiek może zdarzyć się sytuacja, w której będą znajdowały się tutaj cztery pozycje. I tak, ja otworzę plik startowy, czyli start kopia przed optymalizacją. Przejdę do Outlinera jeszcze raz, a więc skorzystam z Default, Outliner, Shift Spacja, Data Blocks. I możemy zauważyć tutaj w pozycji Images cztery elementy: bok, góra, mostek, rezultaty renderu. I tak, przejdźmy teraz chociażby do UV Image Editor. Tak więc zwracamy uwagę na tą ikonkę, rozwijamy i wybieramy odpowiednią pozycję. Następnie możemy rozwinąć listę podpiętych plików i zauważymy tutaj obecność trzech plików JPEG, które służyły nam w poprzednim kursie do tego, aby wprowadzić blueprint, na bazie których to blueprintów modelowaliśmy skrzypce. Tak więc my tych obiektów nie potrzebujemy i jeśli przykładowo po optymalizacji okaże się, że dalej występują, to po prostu możemy skorzystać z możliwości wyboru tego typu elementu, następnie Shift i klikamy na krzyżyku. Odpowiednia informacja, czyli wartość 0, pojawi się obok tego elementu, a to oznacza, iż po nagraniu i po otworzeniu tego pliku już nie będziemy mieli do czynienia z tymi danymi.
Dobrze, ja jednak przywrócę mój plik skrypce UV. I w tym przypadku po przejściu do DataBlocks nie uzyskuję dostępu do tego typu elementów, czyli images mam puste. W ten sposób udało nam się przygotować plik do pracy. Prawdopodobnie również zajmuje mniej miejsca na dysku twardym. Tak więc optymalizacja dała nam troszkę bardziej klarowniejszy wgląd w to, czym dysponujemy. Czyli poszczególnymi obiektami i w przypadku większości obiektów osobnymi modyfikatorami, które pozwalają nam wygładzać dany obiekt. Tak więc modyfikatory znajdziemy we właściwej zakładce z ikoną klucza. Dobrze, i tym samym zapraszamy już do kolejnej lekcji, gdzie zaczniemy zajmować się omawianiem okna UV Image Editor.